Z miejsc 7 i 14 w ligowej tabeli. Z numerem 13 Grzegorz Kejman, 2 Correia Gilson, 3 Bartosz Gęsior, kapitan zespołu, z numerem 7 Ednilson Furtado, 15 Szymon Stosik, 16 Marcin Kajca i 20 Paweł Kowalczyk. Tutaj trenerem jest Błażej Mierzejewski. Zielono-czarną zawodnicę KP Starogardu Gdańskiego. No i w postaci Correia Gilsona. Rzutka na 16 metr. Tutaj trącił piłkę głową Moskiewicz. Został oddelegowany przez trenera w danym fragmencie meczu. Teraz Hirsch. No i strzał celny w końcu w tym spotkaniu. Ten stały fragment gry, który został przyznany przez sędziego Płażejczyka. Ostatecznie Jakubow, ale tak dziwacznie trochę to wszystko wyglądając, postanowił zrobić Andrzej Jakubow. Drugie tempo. Był znany z tego, że rzucał auty właśnie w arce, a teraz rzut karny! Gwizdek sędziego Płażejczyka, 23 minuta, szansa dla gospodarzy, jest gol, 1-0. KP Starogard Gdański prowadzi z Kotwicą Kołobrzeg Marcin Kajca. Bija jednak piłkę Koźlik, jeszcze szansa na poprawkę dla gospodarzy. Jest Hirsch, przepuszczenie piłki, strzał Kajcy, ale na wślizgu to wyratował wszystko Correia Gilson. Teraz ta sytuacja, w której popełnili błąd, a teraz będzie okazja na 1-1, ale zdążył cofnąć się Patryk Kotłowski do swojej bramki. Płaskie zagranie, takie wstrzelenie w pole karne, jest szansa i broni Kotłowski koniuszkami palców, zbił piłkę do boku, ale gracz sprowadzony z Chojniczanki nie zagrał zbyt precyzyjnie. Ednilson jeszcze tutaj do prawej strony w kierunku Frygiera, ten delikatnie wyrzucony. Biorąc pod uwagę, że tam grają systemem wiosna, jesień, miał oczywiście przerwę, bo skończył mu się kontrakt, a tymczasem ta trafia do Frygiera. Frygier w polu karnym, odskoczyła mu delikatnie futbolówka. Jeszcze szansa i co? I wydaje się, że w tej sytuacji wygarniał już piłkę zza linii końcowej Kotłowski. Rzeczywiście jest trafienie na 1-1, 43 minuta gry. KP Starogard Gdański, Kotwica Kołobrzeg 1-1 i to jest sytuacja, no, po której wydawało się, że nic złego się nie może stać gospodarzom, bo miał piłkę. Czekamy, jak wykona ten wrzut z autu piłkarz z numerem 5 w takim angielskim stylu bezpośrednio na pole karne. Wybijają goście, no i to było ostatnie zagranie pierwszej części starcia na stadionie przy ulicy Olimpijczyków Stargarskich 1. Lewej ręce Kotłowskiego ustawił futbolówkę Nilsson. Jest okazja, słupek! Jeszcze piąty metr, kolejny strzał, nie ma gola, ależ jak to rozwiążą piłkarze Krzysztofa Sobieraja. Strzał takiego, co zagrażałoby dalszemu uczestniczeniu w tym spotkaniu, Stosikowi nie grozi. Tymczasem zamieszanie pod bramką Klejmana i bramka! Myślał Klejman, że opuści piłka plac gry, ale tak się nie stało. Przypadkowo, ale jednak piłka grzęźnie w siatce. Widzimy, to Warcholak lewą nogą wgrywa piłkę w pole karne. Tutaj nie wiem, czy piłkarz KP Starogardu drasnął. 3 zwycięstwa, 2 remisy w 5 meczach na obcych stadionach na razie Kotwicy. Ośrodkowanie w pole karne. Złapał się tylko za głowę, także to tak nie musi się wszystko zakończyć jak aktualnie na tablicy wyników. Na tej naszej grafice w lewym górnym rogu widnieje, zagraj na dalszy słupek. To przy ręce bramkarza za polem karnym jest kartka czerwona. Teraz spod chorągiewki narożnej na wślizgu dośrodkowana piłka. Minął się Kotłowski, ale Jakubow nie miał pozycji do tego, żeby skończyć tę akcję strzałem. Jeszcze zagranie na piąty metr, wykonanie Jurkowa. Wowczenko, bezpośredni strzał, ale mimo że jest celny, to okazuje się być całkowicie niegroźny, bo KP Starogard, gwizdek sędziego Błażejczyka, Jakubow lewą nogą, jest strzał w kierunku bramki. To oni mogą kontrolować to, co się dzieje na boisku. Zagranie w kierunku pola karnego.
Jest wrzutka tutaj na dalszym słupku, zamyka Górski, jeszcze jest Moskiewicz, no i stąpającego w kierunku ławki, tymczasem już 95. minuta na zegarze, ale sędzia jeszcze nie kończy. A tam była czerwona kartka chyba dla któregoś z zawodników, teraz przepychanki nam się rozpoczęły. Jakubow na pole karne, oddalają jednak zagrożenie gospodarze i wygrywają to spotkanie zawodnicy KP Starogard Gdański. Mnóstwo się dziś działo na stadionie przy Olimpijczyków Stargardzkich. 1-3 bramki, mnóstwo sytuacji, sporo zamieszania też momentami, no naprawdę dziś to spotkanie na pewno gdzieś mogło się podobać i...